Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no, widzimy się w grze Talented. I tak, dzisiejszy epizod niestety nie będzie challenge'em, dlatego że dodano coś bardzo ważnego, a konkretnie mówiąc nową aktualizację, która dodaje następną klasę postaci. I trzeba przejść wyzwanie 15, żeby móc nią zagrać. Więc tak, dziś stwierdziłem, że w takim wypadku idziemy na 10, bo to max, który mamy, wojownikiem z Blast Strike'em, bo nie kojarzę tej zdolności, mówiąc szczerze. Najciekawsze, to nie kojarzę jej podwójnie. Na zasadzie nie kojarzę, żebym używał i nie kojarzę, żeby ona w ogóle wcześniej tu była. Tak czy inaczej, bierzemy do tego parry up. Czyli większa szansa na odbijanie ataków i no. Wojownik, standardowo. Biegamy swoim mieczem. Nadzieją na to, że no... jakimś tym to przeżyjemy. I no. Jeśli będę ostrożnie do tego wszystkiego podchodził, to może nawet nie będzie jakichś wielkich problemów. Okej, okay. Widzę już, że są problemy. A szkoda. Ja dobra, używałem tego. Jak ty teraz patrzę, tylko musiał się chyba inaczej nazywać, albo jestem takim miłym, że nie pamiętam. Jak czy inaczej, no. Widzieliśmy Blast Strike'a. Ale wydaje mi się, że toporki też już testowałem. Jeśli nie, no to trudno się mówi. Szkoda i w ogóle. Ale tak, jeśli chodzi o build, jeszcze nie wiem, co będę chciał robić. Poza tym, że na pewno potrzebujemy atak speeda, regeneracji i damage'a. Tych rzeczy to na przykład fajnie byłoby mieć. Ale no, nie jestem pewien. No i parowanie też na wszelki wielki. I tak. Cel jest naprawdę prosty, po prostu przeżyć. Nie myślę o niczym szczególnym, czy to o jakimś buildzie, czy o czymś. Nie, ja po prostu chcę jak najszybciej to przechodzić, żeby zdobyć 15 i zobaczyć sobie ostatnią klasę, która jest na obecnym moment. Że. Przy okazji widzę, że lewa strona się naprawdę spodobała wszystkim oczkom. Trochę szkoda. Ma bardziej wymiernie, z drugiej strony nawet dobrze, przynajmniej nie muszę aż tak się przejmować z stronami naraz. Mam jedną po prostu, na której było najwięcej wrogów. No to jednak, no, jest okej. Okay. Udało się noc zaliczyć bez zbędnych obrażeń. I okej, okay, na pewno też, co pamiętam, będziemy musieli zdobyć to, co zmniejsza wymagane progi na wyższe... jakby... pamiętam, jak to się nazywa? Na wyższe combo, powiedzmy. Tak by było najłatwiej. To jest tak, tu atak speedy. Bloodlust. Teraz tak, na pewno bierzemy tu następną noc. A gdzie dalej pójdziemy, to jeszcze nie wiem. Tak ci inaczej coraz lepiej. Już 0,73 mamy co atak. Przerwy. A odrzut mamy 0,3. Nie 0,2, czy 0,1. Nie pamiętam, jak był wcześniej. Wszystko fajnie, no poza szansą na sparowanie ataku. No właśnie, o tym mówiłem nawet z... przed chwilą, że tylko szansa na sparowanie ataku nie najlepsza. Ale spokojnie, z czasem ją też ulepszymy. Przynajmniej taką mam nadzieję. W sensie, dobra, już to zrobiliśmy trochę, ale... mam nadzieję, że dojdziemy do jakichś naprawdę satysfakcjonujących wyników. Chodzi o parowanie ataków. Żeby nie było, nawet jeśli się nie uda, to... nie będę narzekał. Najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu to wszystko zaliczyli, bo... dlaczego mi trzeba to znowu przegrać? I teraz tak, tak, Bloodlust na pewno. Tego atak speeda, nie wiem, czy chcę wezmąć tak czy inaczej to parowanie. Idziemy tutaj, bo to są kryty. Chodzi o pozostałe elementy tutaj, widzę, że chyba są głównie kryty. No trochę regeneracji atak speedów też, ale to nie jest takie ważne i... Okej, to już jest naprawdę cenne. Czyli naprawdę dużo w max HP zainwestować dzięki temu, ale będziemy mieć duże, fajne wyniki. Okej, wybaczcie, cięcie, ale siostra przybyła i miała dosyć istotne informacje. Związane z środą, więc tak... po prostu musiałem ją wysłuchać. A teraz skupmy się na tym, co najważniejsze. Czyli na robieniu rzezi potworom. Tak, pełne rage, więc 8% dodatkowej size'y. Muszą mnie i tak pogryźć. I tak.
Sprawdźmy tam tą zdolność, naprawdę. W HP-ki jak podinwestuję, to dosyć, że nie będą mnie mogli łatwo wyeliminować całkowicie, to jeszcze będę miał wielkie, po prostu fajne benefity w postaci wielkich damażów. A wielkie damaże są fajne, bo dzięki temu można, jak ja to zawsze nazywam, od kiedy zobaczyłem określenie w czymś takim jak Silly Wisher, na takie rzeczy, to po prostu będzie można robić Big PP Numbers. Oczywiście nie mówię tego serio, żeby nie było, że ktoś się obraża przez to, że Damon to lubi robić dużo damage w grach czy coś. Okej, a to... O, i teraz tu idziemy po HP-ki. Mogę wziąć 10 punktów, a mamy ich obecnie 35. A wzięcie jednego da nam na pewno kolejny próg. Ale nie, no jeśli jeden, to też da. Wszystkiego po trochu. Daggers. Tak. 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 To jest dobry wybór. Dagger na pewno weźmiemy. I teraz jest w sumie bardzo fajnie. A jak widzicie, dzięki temu, że zdobyliśmy wszystkie common talenty po jednej sztuce, tego, to dostaliśmy kolejny próg tam, to jeszcze trochę nam się przyspieszyło machanie, trochę nam się ulepszyły rzeczy pokroju, regeneracji, parowania, wszystkiego po trochu po prostu, więc jest świetnie. I proszę, jestem w stanie już tym Shockwave'em eliminować całe grupki oczków. Piękne, piękne po prostu. No, jest pięknie. Przyjemnie się gra. I tak jak stwierdzałem to też, rozmawiając właśnie z taką osobą, jaką jest Jajek. Nigdy nie pamiętam liczb, więc po prostu Jajek. Wszystko fajnie, pięknie, ciekawie, ale gra jest dosyć prosta. I żeby nie było, nigdy temu nie zaprzeczałem. Nadal temu nie mam zamiaru zaprzeczać. Zobaczmy, co to jest. Fajne. Dobra, weźmy jeszcze co. Teraz stale uzupełnienia jeszcze tak, tak. Warto było. Och, łeła, warto było. Będzie dobrze, fajnie. Teraz większe PP numbers będziemy mogli robić. O, szklacik się itnął sam z siebie. Tak jak powinno dzięki tej zdolności. O, i mamy nowego wroga. Szczurka. Szczurki działają tak, że idą, potem się zakopują. Wykopują się blisko nas. Jest to nowy wróg totalnie. A dodam w tej aktualizacji, którą patrz na usy, to opisali właśnie jego. Więc tak, to mogę powiedzieć, że to, co dodali nowego, to nie znam całkowicie. Wiem, jakiego typu to mogą być rzeczy, ale nic ponad to. Więc tak, wiem, że jest taki szczurek i jeszcze jest jakiś drugi wróg, ale tego drugiego nie znam. Więc tutaj nawet ja będę miał niespodziankę. Chyba, że go miałem okazję poznać, ale już nie pamiętam, bo tak też może być. No ale tak, czy inaczej właśnie będę miał okazję go odkryć. Klasę znam z nazwy. Nie wiem, czy wspominałem na innych odcinkach, czy nie. Mogę nawet powiedzieć, następny jest alchemik. Właśnie jeśli chodzi o te klasy. Ale jak działa, co i jak, to tutaj jest to jeszcze dla mnie w większości tajemnicą. I teraz uwaga, uwaga. To jest 3 damage'a. Piękne. Pięknie. Chcę zacisnąć. Teraz pytanie tylko, gdzie dalej idziemy z tym wszystkim? Może do talent package? W sumie czemu nie? Teraz które? Back and forth. Crowd control, bonus damage, knockback, skill issue. Oczywiście, strikeout. Jakby to powiedzieć, no, zobowiązany jestem. Skill issue. Bo empower and defend your combo meter. Nie, strikeout. Strikeouta jeszcze nie robiliśmy, więc... O! Rzeczy strikeouta się pokazało. Mhm. I teraz co my tu mamy? Dodatkowy jeszcze atak będzie więcej na każdej abilitce. Jeśli one są na ataki, fajna rzecz. Tutaj mamy Blazing Strike. Dobra, będę musiał coś zgarnąć. Glacial Strike, Enhanced Weapon, czy jakoś tak. Dobra. Dobra. Będzie można się tym pobawić. A tak, z następnej paczki, jeśli będzie okazja wziąć skill issue, to biorę skill issue, bo mam skill issue, więc wypadałoby zdobyć talent idealny skrojony pode mnie, czyli pod skill issue. Ale jeśli nie będzie, to też nie ma tragedii, bo jak mówię, skill issue się już bawiliśmy.
tym jeszcze nie, więc będzie ciekawie. I w ogóle muszę powiedzieć, że to jest jedna z tych zmian, które mi się podobają. Że zdecydowali się, powiedzmy, zrezygnować z takiego standardowego systemu, a wybierasz sobie dwa pakiety, które chcesz mieć w rozgrywce i tyle. Czy tam w sumie losujesz, bo tam się co losowało. A nie można było przesuwać, ile się chce, więc teoretycznie się je wybierało. Tylko nie, masz dosłownie takie coś, że odblokowujesz je normalnie, a w rozgrywce po prostu są to tak jakby paczki talentów. I jak kupisz paczkę talentów, to generujesz je. I zawsze masz do wyboru jeden z trzech, więc to jest fajne. Podoba mnie się. Znaczy mówiąc, gwiezdny klucz poleca. Ale okej, okay. I teraz... Zacząłbym od tego. Czemu nie? Teraz następne jakieś szybko dostępne to. Okej, okay, mamy też podpadający strajk i... No nie wezmę tego teraz, więc pójdźmy po prostu krok dalej gdzieś. Ale tak, będziemy mieć zaraz kolejne fajne ulepszenia. I mrożące strajki. Co też będzie świetne. Dobra. Dziab. No, dziabaj. Dziab. Oczywiście musiałem coś ugryźć, ale i tak dziab. Dziab. Uwaga. Okej, 4. Normalnie byłoby na 2, mam na 4, czyli wszystko działa. Czy to shockwave'y też będą mieć więcej? Jeśli będą, to fajnie, jeśli nie, to... O, nie ma problemu. Tak, mają, okej. Okay. To nieświadomie wybrałem idealny startowy skill na to. Fajnie. Podobie mi się. I teraz chodźcie dalej, potwór, dziab. Rainbow? Czemu on był Rainbow? Rainbowów chyba jeszcze nie widziałem, nie znam. A jeśli widziałem i znam, to nie pamiętam. Co to jest? Shadowboxing. A, to. Chyba to mieliśmy. Tak, księcie, biorę to. I tak czy inaczej będę brał to. Dobrze. Pięknie się to nam układa, rozwija. Tak, chyba brakuje nam jeszcze 10 HP, żeby mieć kolejne plus 2 do damage'a. Już zaraz będziemy to mieć, więc będzie fajnie. W ogóle ciekawa sprawa do tej pory... Oj, powinienem najpierw to boże. Trudno się mówi. Ale ciekawa sprawa do tej pory, patrz, dynie się nie pojawiły. Ani drzewa, czy tam brokuły dalej, nie wiem, czy są bardziej drzewa, czy bardziej brokuły. Ani inne takie typowe rzeczy, które się pojawiają, jak tam jeszcze było. Osy, które plują muchami jakby. Chyba tak to najłatwiej nazwać. Po prostu tacy standardowi wrogowie, których zawsze dostawaliśmy, jeszcze się nie pojawili. To jest miłą odmianą. Duchów nie widzę. Komorów nie widzę. Nie, jest inaczej niż zazwyczaj. Używajmy umiejętności, nie wstydźmy się tego. One są po to, żeby z nich korzystać, żeby się nimi cieszyć, żeby ułatwić sobie nimi życie. Jedyne tylko, co jest smutne, to że oczka już mają więcej typy znowu niż jestem w stanie zadawać dymyżów pojedynczym uderzeniem. To w szczęście nie jest jakiś wielki problem czy wielka tragedia, ale no, nadal szkoda. Dobra, więcej wrogów, tak. A tutaj coś miałem brać? Nie, ja tutaj chyba miałem wziąć. Attack speed, tak. To nie wiem, czy to kogoś prowadzi, więc z tego też powodu... Mam 4, to wezmę tak. Tu mamy lethal combo. Mam lethal. Nie wiem, czy lethal, lethal, lethal... Nie, istotne. Ja tak nie umiem wymówię niepoprawne, ale weźmy tak. Tak, i dzięki jednemu zakupowi, dzięki drugiemu mamy więcej HP-ków. Jest git. Po prostu git. Poradzimy sobie ze wszystkim, co nam nas gra rzuci. Tak, zrobię to, co mnie zawsze gubi, przyspieszę. A nie tak cały czas, tylko po prostu chwilowo. I znowu mogę chwilowo przyspieszyć, bo wrogów jakoś szczególnie dużo nie ma. Nie na dwójkę, co nie. Ale 1-5 chyba mogę na razie mieć włączone. No,
1-5 spokojnie mogę. Chciałbym się z tych rzeczy naprawdę korzystać częściej, żeby... żeby się to po prostu nie dłużyło do przesady. Aż teraz na przykład już wyłączyłem, bo widziałem, że mnie zaatakują ze wszystkich stron. Z smutkiem stwierdzam, że no, z jednej mnie zaatakowali. Ale no, z jednej ze wszystkich to nie to samo, więc jest nadal dobrze w moim odczuciu. Nie wiem, czy mi tam znowu ugryźli, czy nie. Tak czy inaczej wyłączam. Będą grzyby. I jakiś jeszcze inny typ wrogów, ale... Ich ma być totalnie szczery, nie pamiętam. To się nazywa Busters, czy coś tak. Tak czy inaczej, tak, tak. Bo chciałem to po prostu wziąć, żeby to już mieć. Dalej idziemy. Tak, 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 tak. Tutaj coś wywinił. O, Degery. Gdybym założył wcześniej, to mi wziął. Trudno się mój. Tak czy inaczej, zaraz będziemy mieć drugi raz Daggers, czyli dwa Daggery będziemy rzucać, albo Daggery będą mieć większy damage po prostu. Jakkolwiek opcja by to nie była, i tak moim zdaniem będą fajne. Dobra. W stanie sobie radzić, więc wyłączamy. Od razu lepiej. Okej. Można przyspieszyć trochę. Sytuacja znowu jest opanowana w miarę. No też nie mam niczego, co swoją drogą by mi zwiększyło zasięg. Okej, wyłącz gwiazdo kluczu, bo inaczej umrzysz. O! Sam jakiś achievement. A, okej. Okej, to było ciekawe. Sparuj 3 ataki pod rząd. W jednym nos. Okej. Czyli nasze mierne 16% na sparowanie ataku nas uratowało. Szczerze, bardzo mi z tego powodu fajnie. Lubię achievementy, w szczególności takie, które teoretycznie są dosyć ciężkie w moim odczuciu do zdobycia. Okej, ktoś powie, łatwe, idź w parowanie, no stop i w końcu co zaliczysz. Naprawdę jest taka, że musimy mieć farta z troszkę umiejętności, żeby dostawać dużo parowania. A tym razem go nie mamy aż tak dużo. Jest tak. Nożyki musimy wziąć. Nie byłbym sam, gdybym ich nie wziął. Więc idziemy dalej i teraz safety masz. Mhm. Safety masza też muszę zdobyć. Ciężko będzie do tego dotrzeć. Ale i tak będę próbował. I widzę, że jestem na prawidłowej trasie, więc... Bądź co bądź, jest tak dosyć pozytywnie, bym powiedział. Dosyć tak, jak powinno być. Po tym idzie... Nazwałbym to sukcesem, tak? Dobra, noc 12 dopiero. Jest ciekawe. Wydawało mi się, że powinna być już późniejsza noc. Dobra. Okej, okay, topesz mnie ugryzł, niestety. Mamy mi uwagę i moje przyspieszenie 50%, ale spokojnie. Jedno ugryźnie przez typerze jeszcze... czyni tego przebiegu przegranym. Oczywiście tracę potencjalny mnożnik combo do expów i tak dalej, ale... I tak nie jest tragedia. No, mi coś ugryzło niestety. Z moją głupotę, ale no, i tak będę sobie używał prędkości, bo chcę jak najszybciej to po prostu ukończyć. A jeśli będzie to w miarę szybkie, to... może być po prostu... Przynajmniej szybko wypuszczę odcinek, będę mógł nagrać szybko kolejny. A tak, jeśli widzicie ten odcinek, bo oglądacie i dotarliście do tego momentu, to mogłem zadzić hiker, co teraz będzie przez jakiś czas z tego więcej. Bardzo mi zależy po prostu na dodukowaniu Alchemika. Nie wiem czemu, ale jakoś tak po prostu ta aktualizacja, nawet jeśli dużo nie zmieniła, samym dodaniem Alchemika mnie tak zachęciła do po prostu teoretycznego powrotu, że no... Żeby nie było, że... Abym się znudził, talenty czy coś. Nie, ja w sobie mi tak tego nie grał, ale no. Dwa razy Harsh Lessons tu jest i Safety Mash. Dadzą trochę fajnego size'a, będziemy bardziej duzi. A inna rzecz będzie mieć coś fajne. Mhm, i faktycznie. Rzucamy większą ilością szczytlecików. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, teraz zwróciłem i... leci ich więcej. Wszystkie niezależnie od siebie. Oj. Przesadziłem szybkością i już widzicie, że hapeki ucierpiały, ale spokojnie.
jakby to grał na kilka tych przyspieszeń, czyli półtora. A na półtora jestem w stanie jeszcze ogarnąć to, co się dzieje mniej więcej. Mniej więcej, bo nadal zdarzają się momenty, kiedy zostanę zaatakowany przez coś z zaskoczenia. Nie wyrobię. I tak dalej. Ale wolę już, żeby było trochę ciekawiej, więcej emocji niż tak na jeden, co sobie robić na spokojnie. Sobie, a dobra, tutaj nie będzie żadnych ryzyk, bo wszędzie wszystko kontroluję idealnie. A dawaj ta półtora, na którym jestem w stanie to jeszcze ugrać, ale jest trochę więcej problemów. Więcej problemów, więcej zabawy, więcej rozrywki. Ale dobra, już się kończy, to możemy spokojnie wyłączyć. I dziab, dziab, dziab. Dziękuję. Kolejne zwycięstwo. I teraz tak. Harsh Lesson, tak, tak, tak. Safety Mash. Harsh Lesson. Failure i Mystery. Ojojoj, ojojojojoj. Ojojoj. Nawet nie wiedzą jak bardzo. Jak bardzo tego chcę. Dobrze, mi to będzie działać. Dobra, prędkość razy dwa, żeby jak najszybciej pierwsze fale przyszły. Mniejszamy do półtora. I jedziemy z rzezią. Dodatkowo, że nie mamy więcej rage'a maksymalnego. Fajnie by było go mieć więcej. Oj, muszę wyłączyć. Bo tak nie opanowałem sytuacji, że jak widzicie, byłem bliski śmierci. Nadal jestem w sumie, ale no wiadomo o co chodzi. Tak, wiem, że mam grzyba bezpieczeństwa. Dlatego go uwielbiam, pomijając to, że daje teoretycznie jeszcze jakieś bonusy właśnie do rozmiarów i tak dalej. Przy czym teoretycznie daje, bo w praktyce nie wiem, chyba nic się nie zmieniło. A może się zmieniło? Nie wiem. Tak czy inaczej, no mamy go, więc nawet jak miałbym zginąć, to raz na noc będę się ratował, ale... Ale no. Powiedzmy, że naprawdę, jak już powtarzam, preferuję nie musieć polegać na grzybie, żeby przeżyć. Okej, okej. Tak, 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 tak. Swoją drogą. Nie wiem, czy dostajemy teraz 50% i 50% z 50%, czy 75%, jak z ugryzą, czy i tak dostajemy pełnego. Mam pojęcia. Ale no. Dostajemy i tak expa nawet jak nas ugryzą i teraz... Biorę to. Biorę Mystyczny Talent. Widzicie? Nie, to jest niesamowite. 4. Teraz plus 4 kolejne damage. Regeneracja w sumie. Parowanie. Dobra, przyspieszmy to trochę. I wzmocnimy, bo no różnie bywa. I teraz jak to mamy, to idziemy dalej. Przed siebie. W świat. Jest pięknie. Coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że może naprawdę się to uda przetrzymać. Czy dam radę, czy nie? Teoretycznie daje. Brawo. Ale jak długo to będzie trwać, właśnie chciałem powiedzieć, że nie mam pojęcia. I już udowodniłem, że już jest kiepsko, więc... Może siedźmy spokojnie na tej jedynce. Jest dużo wrogów. Cię mogę używać półtora, żeby ich przybliżać. Często będę się przełączał, ale no. Lepiej nie siedzieć chyba na półtora, tak po prostu. Dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. Okej. Okay. Drogą, lodowe ostrze tak będzie nas największy przyjaciel. Dzięki temu, że ono spowalnia, dając nam trochę więcej spokoju na wszystkie inne rzeczy. Ogniste też jest dobre i ten ogólnie te fale uderzeniowe, ale tak, lodowe jest... Tak, best friend na obecny moment. Okej. Okej. Dobrze, dobrze. Pięknie, 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 pięknie. Nie mam nic więcej do powiedzenia poza pienek, nie, bo świetnie to idzie. I teraz tak, którą dalej bym chciał w sumie pójść? Jest tutaj darmowy damage, tylko czego potrzebuję? No, nie potrzebuję. Tutaj też bym nie musiał koniecznie iść. Powiedzmy, że zrobię tak, 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 tak.
Proszę, talent package. Charge, get big. Get backup. Nie, no. Charge. Get big. Okay. Megalofobia. Okej. Okay. Fajne, ale jeszcze nie jestem big, żeby z tego dobrze korzystać. Tutaj też, niestety. A, i teraz gdzieś coś się pojawiło? Nie, no, jest Bloodlust kolejny. Z teoretycznym Gumiego chcesz wykupić. Colossal Combo. Szczerze, Colossal Combo bym mógł nawet wziąć. Chyba zacznijmy od Colossal Combo. Potem kolejne Colossal Combo i jakoś sobie z tym wszystkim. To jest Bulk Unleashed. Mhm. O! Wow, okej. Okay. Myślałem, że zostały. Tak jak to jest na chwilę, to nie ma co. Dobra, raz, dwa, żeby tylko pierwsze wiady się pojawiły i o Ezu. Po pierwsze, tak wiem, że dziwnie trochę mówię, ale tak. Po pierwsze, zobaczcie to. No, jakiś nowy stwór. Po drugie, jest tego aż za dużo. Ale tak, jakieś... Nie umiem tego do końca nazwać, ale... Kolczasty slime chyba? Najłatwiej? Okej, już jestem na jeden, a i tak ledwo nadążam. Nie bawię się naprawdę w te... przyspieszanie już więcej. Bo coś czuję, że... No... Tak mogę tego nie przeżyć! Okej. Okay. Wiem, że grzyb się aktywował, więc... Dobrze, że go mamy. Gdyby miał to już teraz było po wszystkim. Ale tak... Nie będę się bawił przyspieszaniem, obiecuję. Nie będę. To jest... No niebezpieczne. Prawie przez to przegrałem. No? Tak. Nadal mogę jeszcze przez to przegrać, bo nie nadążam po prostu z dźganiem. Okej. 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 Nie okej. Okay. Tam nie wiem. Okej, okay, czyli te kolczasty to są po prostu mega bloby slime'owe. Więc tak, że po rozbiciu tworzy tego dużego i małe i tak dalej, i tak dalej. W sensie, no, wydaje mi się, że no okej, okay, niech sobie będzie, tak. To trochę szkoda, że nie jest to coś lepszego. Powinien to kupić wcześniej. Tak. Bo możemy dzięki temu zdobywać size'a. Za każdym razem, kiedy kupimy common talenta. Oczywiście, no, nikt nie mówi, że musimy. Ale nadal fajnie by było. To się aktywowało. Proszę ci, gro. Ile to było? 10%, aha, super. Czyli się nie aktywuje. Raz, dwa, żeby tylko się zaczęli pojawiać. I już więcej. Jak mówię, chciałem po prostu przyspieszyć ten moment, kiedy nikogo jeszcze nie ma. Totalnie. Wow! Wow! Teraz już naprawdę I'm big and strong. Fajnie by było tylko, gdybym nie stracił tego big and strong, ale co prawda je tracił, więc to jest trochę smutne. Dobra, tak czy inaczej broni mi tego miejsca. I tego, że jestem big and strong. Chyba, że nie jestem big and strong. No, nie jestem, niestety. Ale zaraz może znowu zostanę, tak? Zostałem. Całe szczęście skill tu łatwo osiągnąć, bo to jest to chyba pierwsze nawet. Teoretycznie... Łatwo mogę to odzyskiwać. Gorzej, że jak to odzyskam, to i tak zaraz mi coś trafi. No, to stracę. Jak na przykład masa slime'ów. Które... pojawiają się co chwila przez to, że... Zacznę dużo tych kolczastych tu przychodzi.
A jeden kolczasty to jest 5 pierdlionów mniejszych slajmów. Ale okej. Jak zdobędziemy więcej takich jeszcze powiększających, to może nagle przestaną mi te problemy. Mając na przykład taki zasięg, gdybym miał cały czas, to by było teoretycznie łatwiej. Ale nie zawsze go mam, więc ten. Mimo wszystko jednak przetrwałem, więc mogę teraz przyspieszyć pięknie. I dziękuję bardzo, udało się wygrać. Mimo tego, że nadal jestem totalną lamą i mam... Ale dobra, weźmy to, bo tutaj to też zwiększa po prostu size raz na zawsze. Page naładuję i... w sumie co teraz? Tak. Prawdę powiedziawszy, co nie wiem. Nie ma tu połączenia, szkoda. Pójdźmy domem w takim wypadku. Bo jest tutaj po pierwsze ta fobia, po drugie... wezmę już to i będziemy mieć dzięki temu dostęp do kolejnego sztyleta. Aktywowało się chociaż raz, hura. Więc świetnie. Pierwszy raz się aktywowało, więc 18. Teoretycznie jesteśmy 5% więksi już tak na dzień dobry. Potem jak zdobędziemy pełno, to mamy 16. No. Jest dobrze. Rozmiar, jeśli utrzymam, to powinno być świetnie. Wydaje mi się, że tego... nie uda się utrzymać rozmiarem. Szczególnie teraz, kiedy mam jeszcze czwartą zdolność typu wielouderzeniową, która odstrasza wrogów na jakiś czas. Ma dużo większe odnowienie, jak widzicie, ale no, ważne, że jest. Oj. Nadal co jakiś czas mi coś gryzie, ale jest dużo lepiej. Tylko jak mi coś gryzie, to nie zawsze jest to tylko zasługa mojego skilli, wszystkim to jest zasługa tego, że ataki mam trochę ze zbyt dużą przerwą. Tak, są fajnie przyspieszane, jak mam te swoje mega uderzenia, ale jak schodzą te mega uderzenia, to no... przyspieszenie też schodzi. Mimo wszystko jednak nie będę tutaj mówił, że to jest wina czegoś takiego, nie, to jest wina tylko tego, że ja nie umiem. Mimo to jednak świetnie mi się w to gra i wierzę, że i tak się uda. Dobra, odstraszające uderzenia, dobrze, fajnie, fala uderzeniowa, dobra, fajnie. Okej. Okay. Ja muszę zobaczyć, co jeszcze gdzie jest, jakoś ta... drzewku, nie. A to grzyb jest jednorazowy. Nie wierzę. Wiem, że grzyb jest za każdym razem. No trudno. Tak czy mamy jakiś nowy talent na start? O, to jest świetne. Wygrał więcej wojakiem, to będę mógł zawsze tego używać. I co tu mamy? Częstsze i potężniejsze krytyki. Jakieś ulepszenie rzucanych broni. I bonus do parowania. Szczerze? Parowanie. No cóż, nie udało się. Tragedia. No ale cóż, mimo wszystko tak, ponownie. Powiem to cóż. Mimo to uważam, że odcinek jest jak najbardziej, no, warty zobaczenia, więc... ja pewnie i tak go wrzucę na YouTube, mimo porażki. Tak jak to w sumie robię teraz z Brutato. Ale dobra, starczy tego. Mam nadzieję, że wam się to wszystko podobało i... cóż, no... znowu to powiedziałem, cóż, co głupie, cóż. I tak, teraz celowo mówię cóż, bo wiem, że za dużo cóż. Ale tak, wracając do tematu... no, to by było na tyle, więc trzymajcie się, hej, hej, no i zobaczenia już niedługo w innych odcinkach. No to pa, czy coś.